Do opuszczonej posiadłości prowadzi droga przez las, ale jest to dość nietypowy las, bo jest to las orzechów włoskich. Gdzie się nie spojrzy, leżą orzechy. Ale to nie las nas interesuje, dlatego idziemy dalej. Nieopodal miejsca, do którego zmierzam, stoją dwa domy, w których mieszkają sąsiedzi, dlatego będę musiał uważać i zachowywać się cicho. Po drodze znalazłem wrak samochodu, który najprawdopodobniej leży tutaj bardzo długo. Jest praktycznie cały zjedzony przez rdze. Oto, jak widać, nie było przesuwane od bardzo dawna. Wszystko leży na swoim miejscu, jest nawet silnik. I nawet chłodnica. A teraz pójdziemy już w stronę domu. Z lewej strony mamy garaż. A oto i nasz dom. Sprawdzę najpierw z boku domu, co tutaj jest ciekawego. Ale jak widzę, jakaś graciarnia, nic więcej. O, fela samochodowa. Jak ktoś potrzebuje, to jest do pochytania. I w końcu wejdziemy do środka. Widzę tutaj pralkę jakąś. No sprawdźmy łazienkę najpierw. Całkiem ładne kafelki.
Teraz przeniesiemy się do kuchni. Sprawdzimy, jak tu jest z wyposażeniem. No to chyba, że Randor spadł. Jak widać, tym razem wziąłem z sobą lampę, także będzie wszystko widać. Dom znajduje się w samym centrum, więc i tak dziwię się, że jeszcze to wszystko tutaj stoi. Ale jest zarośnięty naokoło drzewami, także to jest powód tego, dlatego nikt tutaj nie dotarł jeszcze. Sprawdźmy inne pomieszczenia. To chyba był salon. Jest. Jakiś kominek. Jak widać, w każdym pomieszczeniu stoją meble. Tu można iść dalej. To następny pokój. O. Szafy. Ładne zdobienia na tych szafach. Widać, że solidne. Sprawdźmy, co u góry jest. Tam chyba strych jest. Zaraz zobaczymy. Nic ciekawego. Może teraz do piwnicy pójdziemy? O, ułamany schodek, trzeba uważać. Wszystko spurchniałe.
Z mojej strony to by było na tyle. Zapraszam na kolejne moje filmiki i obejrzenie na samym końcu z filmiku są zdjęcia. Zapraszam ponownie. Na razie.